Ćwiczenie numer 3. Mięśnie brzucha, część górna. Wykonanie prawidłowe. Ćwiczenie polega na uniesieniu głowy, barków i górnej części tułowia z podłoża. Aby jego wykonanie było bezpieczne dla kręgosłupa szyjnego, splecione dłonie powinny podtrzymywać szyję od tyłu, a łokcie ustawione blisko siebie skierowane były pionowo do góry. Ruch powinien być wykonywany w sposób spokojny i płynny, bez gwałtownych szarpnięć. Nogi powinny być ugięte w stawach kolanowych i biodrowych. Ciągnięcie rękami za głowę lub szyję jest niedopuszczalne i może być niebezpieczne. Wykonanie nieprawidłowe. Wykonywanie tego ćwiczenia połączone z próbą pociągania głowy lub szyi rękami, tak aby wspomóc mięśnie brzucha, a także dociąganie brody do klatki piersiowej lub mostka, są niebezpieczne dla kręgosłupa szyjnego. Ćwiczenie wykonywane w ten sposób może spowodować powiększenie się dolegliwości związanych z dyskopatią kręgosłupa szyjnego.